Wolne? Zajęty! Zajęty, ale wolny. Prowadzi Martin Lechowicz. Wychodzi na to, że wszystko działa. Po raz pierwszy w historii tego programu program jest na żywo w wersji wideo. Możecie mnie oglądać na stronie odwyk.com albo enklawa.net, albo gdzieś tam wleźć na YouTube, a ja nie wiem gdzie. Na YouTube nie słucham, nie czytam. Tam jest jakiś czat, ja nie wiem, ja się nie znam, zarobiony jestem, nie wiem. Jestem Martin Lechowicz, a ten program się nazywa Zajęty, ale wolny. To jest program o związkach, łączeniu się w pary i wszystkim, co się z tym wiąże. Dlaczego? Dlatego, że większość jest po prostu głupia i się nie zna na takich rzeczach, a tak naprawdę wszyscy są głupi. No, także nie ma mądrych. Nie ma. Nikt sobie nie poradził od początku świata z kobietą albo z kobietami. Nie ma takiego mądrego, żeby był geniuszem, ekspertem, wszystko mu się udawało. To jest wszystko posrane, tak powiem. Bardzo przepraszam za wyrażenie, ale to jest prawda. No, więc czat, tu jest czat, może widać, nawet można czytać, nawet chyba widać, nie? Widać trochę. No i widzę, że Mac Maciek, Kraszak, Hugo, o Hugo, Olo, dzień dobry, wszyscy tam witają i tak dalej, ale najważniejsze w tym programie, żeby zadzwonić i opowiedzieć. Dzisiaj tematem programu jest, kiedy ze sobą mieszkać. No i to jest dosyć ważny temat, bo jest bardzo praktyczny. Jak się zaczyna chodzić z kimś razem i się robi poważnie, to jest taki moment, który przynajmniej w Polsce uważa się za absolutnie jakiś kluczowy, że to mieszkanie ze sobą jest tak naprawdę ważniejsze niż seks. Wcale nie żartuję, tak się naprawdę uważa. No, ale na razie sobie przygotujcie tam Skype'a. Zepsułem napis. Coś tam od Skype. Przez Skype można dzwonić do Enklawa, przez Skype można dzwonić tutaj do programu na numer enklawa.net, a telefonem 222-195-159. Coś tam łazi. A to co www.od, to miało być, że www.odwyk.com, ale zepsułem troszeczkę. A ja mogę trochę naprawić. No. Słuchacie Zajęty, ale wolny programu. Dzwońcie, żeby pogadać. Kiedy zacząć mieszkać razem? Działa to wszystko dobrze. Rozjuszony Bażant przyjedzie i mówi: cześć Martin, siema Martin, siema Bażant. Chodź, zadzwoń. Masz dziewczynę? Nie masz dziewczyny? To nie masz problemu. Ale może miałeś i miałeś problemy i wiedziałeś, jak je rozwiązać. Dzisiaj tradycyjnie, myślę, jak co tydzień zadzwoni Marta, która przeważnie nie ma mikrofonu podłączonego i wszyscy mają zawsze zabawę. Tak jak tu właśnie mówi. Czekamy na Martę bez mikrofonu, mówi Hugo. No, ale może tym razem Marcie się uda mieć mikrofon. Dobra. Moje doświadczenia życiowe mówią, że mieszka się z kimś fajnie. I nie mam na myśli studentów, współlokatorów, albo mieszkania w akademiku, tylko mieszkanie z dziewczyną. Mieszka się z dziewczyną fajnie, a dziewczynie się mieszka z chłopem trochę mniej fajnie, bo musi po nim sprzątać przeważnie, tam gotować czy coś. Tak naprawdę nic nie musi, ale w Polsce jest jakiś problem z mieszkaniem. Ale to zacznę od tego w ogóle, że dlaczego mieszkanie z kimś to jest grzech? To jest grzech. To jest w ogóle taki grzech, że ja... No, jest grzech, przynajmniej w głowach ludzi jest grzech, bo tak naprawdę nie jest żaden grzech w Biblii, ale jest. Spotkałem się z tym wiele razy, że jak chodzę po kościołach, albo się spotykam z ludźmi, co chodzą po kościołach, to taka tam panuje opinia, że... póki masz dziewczynę i coś tam z nią czasem, coś tamtego, no to jest zło straszne, ale to się jeszcze da wytrzymać. Ale jak już mieszkasz z nią, to stary, to jest grzech gorszy niż Sodoma i Gomora. To jest w ogóle prawie że Hitler. No jakbyś zamordował tak z 5 milionów Żydów co najmniej, jak mieszkasz z dziewczyną. Taki super grzech. No i to jest idiotyzm tego już polega nawet nie na tym, że się wyolbrzymia problem i się robi z problemu jakiegoś takiego
to jest taka normalna rzecz, nie? Że mężczyzna z kobietą, coś tam tego, to aż taki znowu skandal nie jest. Wiem, że są tam zasady, ale bez przesady znowu. To nie jest jak mordowanie kogoś, to w końcu się obie osoby zgadzają na to, nie? Jakichś tam strasznych minusów to tam nie ma, no. Są jakieś, pewnie, że są, ale jakie? No nie aż takie. No, ale już nawet nie to jest perwersją. Perwersją jest to, że mieszkanie ze sobą jest traktowane gorzej niż seks w ogóle. Jakaś taka... Znaczy oczywiście możesz mieszkać tylko z żoną, bo bez żony to nie. Nie ma. Nie ma czegoś takiego w umysłach ludzi w kościołach jak mieszkanie ze sobą, chłopak i dziewczyna, a nie ma seksu. Nie istnieje. Nie wiem, do jakiego stopnia ci ludzie są perwersami w tych kościołach, ale oni sobie w ogóle nie wyobrażają, że jak jesteś blisko z dziewczyną w odległości tam mniej niż pół metra, albo metr nawet, przez odpowiednią długość czasu, czyli tam kilka godzin, to nie ma takiej opcji, żeby nie kopulować. Po prostu się nie da. Nie da się, bo no, organizm się zmusza. Ja nie wiem, czy ci ludzie są aż tak jacyś tak niedopieszczeni, czy co, że na samą myśl, że obok jest dziewczyna, to im się już rozporek rozpina. Co jest grane w ogóle? Nie, no w praktyce to się oczywiście, że się da. Ja nie mówię, że jest łatwo. Już masz dziewczynę, ale sobie możesz postanowić, że nie, nie żadnej tamtego. Do ślubu. To się zdarza. Da się. Ja też tak robiłem parę lat, długo lat. Oh my goodness, strasznie dużo. I się da. No, pewnie, że się da. Da się wszystko, da się w jedną stronę, da się w drugą stronę. Da się nie wytrzymać, da się też nie wytrzymać. Nie można tak zakładać od razu, że mieszkanie ze sobą to jest automatyczne ruchanie ile wlezie, na prawo i lewo, bez zasad, bez kontroli jakiejkolwiek, normalnie, wszędzie, tylko potem aborcje, pełno dzieci łazi, sąsiedzi pukają, bo się wytrzymać nie da. Nie, ludzie, naprawdę, serio. Dobra, no więc tak... Tak naprawdę to w Polsce to nie jest duży problem, żeby mieszkać, ale żeby nic się jeszcze nie działo. Możesz sobie spokojnie mieć dziewczynę i nawet z nią nic nie robić, albo robić to, co tam chcesz, pod kontrolą mieć to wszystko i mieszkać. Zwłaszcza w Polsce to jest łatwe. Dlaczego akurat w Polsce? Bo Polacy mają tyle samoograniczeń, nie, że bo nie wolno, bo trzeba, bo nie wypada, bo kultura, bo mama kazała, bo ksiądz powiedział, bo co ludzie powiedzą, bo w internecie kazali, bo koleżanki potem będą złe. No i mam tyle ograniczeń i zahamowań, że problem w ogóle zanika prawie że do zera. To znaczy tak naprawdę problemem w Polsce to jest to, żeby chłopak z dziewczyną w ogóle zaczął coś robić, a nie żeby się nie mógł powstrzymać. Bo rzeczy do powstrzymywania się to ma po prostu potąd. Tyle ma. No. Ale oczywiście problem jest, bo natura jest zawsze natura i jest silniejsza. No. Że silniejsza niż wmawianie sobie rzeczy, które są wbrew naturze. Więc jakiś tam problem jest. Dobra. To taki wstęp. A teraz można dzwonić na 222-195-159 albo przez Skype, no, enklawa.net. No. A ja sobie poczytam, co wy piszecie na czacie, bo nawet nie czytam, bo się gapię w to kółko tutaj. Kloszko zapytał najpierw, Martin, jedziesz na Falcon? Nie, nie jadę. Znaczy, ja jestem zaraz koło Falconu, mieszkam w Lublinie, Falcon jest w Lublinie, za dwa dni taki festiwal, a ja taką dygresję zrobię, że ja strasznie lubię Falcon. To był pierwszy... konwent fantastyki, na którym mnie zaprosili, żebym grał i śpiewał. Był bardzo fajny. Nawet jeszcze zapłacili. W ogóle super. No. Kefas mówi tak. Martin, bo nie każdy jest takim piwniczakiem. Że przeczytam prawiczkiem. What? Piwniczakiem jak ty, żeby móc mieszkać z kobietą i nie być zainteresowanym. To nie chodzi, Kefas, że możesz mieszkać z kobietą i nie być zainteresowany. Chodzi o to, czy jesteś w stanie mieszkać z kobietą i się kontrolować. Że mieszkać z kobietą i nie być odpowiednikiem psa na trawniku, że ci się chce, to musisz od razu i rzucasz się na wszystko, co chodzi i ma cycki, za przeproszeniem. No to o to chodzi. Poza tym tak naprawdę pytanie brzmi, nawet dobra, bo bardziej taka sensowna sytuacja jest, że jak już chcesz z kimś mieszkać, to przeważnie ci już na kimś zależy, ale zastanawiasz się, czy... Kiedy jest odpowiedni moment, żeby z kimś mieszkać? Taki temat dzisiaj. Kiedy jest odpowiedni moment, żeby się wprowadzić do kogoś, albo żeby ktoś się wprowadził do ciebie, albo żebyście razem znaleźli mieszkanie.
A może w ogóle najlepiej jest nie szukać sobie razem mieszkania, tylko mieszkać u mamy, albo babci, albo całej rodziny w ogóle. Najpierw w jednym pokoju. Ej, dużo ludzi tak robi. Serio, nie żartuję. Dużo ludzi się nie wyprowadza, nawet jak znajduje sobie parę, już są w parze i siedzą mamie na głowie. Z powodów różnych i wszystkie są bardzo niezdrowe, uważam. Tylko nawet nie będę wnikał, dlaczego ludzie siedzą w domu z rodzicami, zamiast się wyprowadzić, mieszkać razem. I tylko tyle powiem, że nie róbcie tego nigdy. To jest chore, zawsze. W ogóle to nie ma takiej opcji. Zaraz na samym początku Biblii, jak już tak, że wmieszam w to Boga, jest taka wskazówka. Znaczy, to nawet już nie jest nakaz, to jest stwierdzenie faktu. Zupełnie jest tak oczywiste, że się tylko stwierdza. Jest napisane, że mężczyzna się połączy z kobietą i tych dwoje będzie jednym ciałem, jest tam takie coś, a jest też napisane, że najpierw, że opuści ojca i matkę i się dopiero połączy z żoną i będą jednym ciałem. Także to jest trochę ważne, chyba coś mi się wydaje. Jeżeli nawet nie szukać tego w Biblii, to po prostu sama rzeczywistość uczy, że już chyba nie ma nic bardziej toksycznego, niż znaleźć sobie dziewczynę i próbować samemu sobie organizować z nią życie, wymyślać, jak wy chcecie tam żyć razem wspólnie i cały czas siedzieć u rodziców. To jest jakby być cały czas w czyjejś rodzinie, a jednocześnie próbować mieć swoją. To się nie da, no albo jedno, albo drugie. Także to się bardziej kończy tak, że to się kończy źle w ogóle. To się różnie kończy, ale nigdy nie słyszałem, nie widziałem, żeby coś dobrego z tego wyszło. Także tak, trzeba się wyprowadzić od mamy, jak się chce już coś tam razem z kimś. No, jak ktoś się nie zgadza, to tutaj jest telefon gdzieś. 222-195-159. Gdzie jest ten Skype? Jest w ogóle? Jest. Ja sobie sprawdzę, czy on działa. Tak przy okazji, bo hej, może nie zauważyłem, a jego nie ma. Mieliście jakieś doświadczenia w ogóle z tym, że z wyprowadzaniem się, przeprowadzaniem, mieszkaniem z dziewczyną? Czy ktoś ma na przykład argument taki za tym, że nie powinno się mieszkać z dziewczyną albo chłopakiem przed ślubem? Bo to jest akurat bardzo rozpowszechniony pogląd, a może nawet przesąd, nie wiem, ale jest bardzo rozpowszechniony, super rozpowszechniony w praktycznie wszystkich środowiskach kościelnych. Od katolików do protestantów, świadków Jehowy i wszędzie wszystkiego. Że mieszkać powinieneś dopiero wtedy z dziewczyną, jak macie ślub. To taki oczywiście oficjalny, z pastorem i księdzem, pieczątkami, na papierze, bo tylko taki jest ważny w kościołach. No to wychodź. A ja sobie poczytam, co się dzieje na czacie. Mieszkałeś, Martin, z laską, z którą się nie bzykałeś? Oczywiście. Mieszkałem z laską, z którą się nie bzykałem. Mieszkałem... A czekaj, ile razy myślę jeszcze? Ja długo nie bzykałem, także, ale wtedy nie mieszkałem dużo z kimś. No, było krótko, ale było. Czy to się da zrobić? Się pewnie... Da, czekaj, nie. Coś tam było, ale się nie bzykałem. Ale się zastanawiam, no poczekajcie, bo jeszcze mieszkałem oczywiście z ludźmi w ramach mieszkania, nie? Że roommates po prostu są, że dzielimy mieszkanie i nic więcej. Ale nie, bo i tak mówimy o koncepcji, że się mieszka z dziewczyną swoją, nie? No, także to jest kwestia już wyboru, czy ktoś, co kto chce robić z dziewczyną. Dobra, Szymon dzwoni, cześć! Cześć, tutaj Szymon. Działa. Chyba jestem pierwszy, tak? Jesteś pierwszy. Historia. Wyłączyłem tego YouTube'a. Znaczy tam, co tam widzę cię. Dobra, w takim razie tak. Ja myślę, że... Znaczy, chyba każdy, kto żył z kobietą, zauważył, że lepiej jest najpierw pomieszkać z kimś, nim się już tak na dłużej się z nim połączy, tak? W tym żywocie naszym. No właśnie, dokładnie, o to mi chodzi. Ale tutaj powiedziałeś coś na temat tego, że najpierw opuści ojca i matkę. Aha. I to jest właśnie bardzo ciekawe i to daje mi dużo, dużo refleksji. Ja po prostu zauważyłem, że to jest fakt, kurczę. Dopóki się całkowicie nie opuści tego gniazda, no to
No to coś może być ciężko zbudować, tak mi się wydaje. Takie mam spostrzeżenie teraz. No pewnie, że jest trudno. To jest, mi się wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe. To jest jakaś... że jest... Teoretycznie to się wydaje, że to się da zrobić teoretycznie, ale praktyka pokazuje, że to się nigdy nie udaje. O, tak powiem. Czy jest jakiś praktyk, kto mieszka na przykład z żoną albo dziewczyną i rodzicami jednocześnie? Jest ktoś na czacie? Niech powie. No na pewno ktoś jest. Ja na przykład mieszkam jednocześnie, tak? Bo czasami z dziewczyną, czasami w domu rodzinnym, więc część rzeczy mam w domu rodzinnym, część w domu, którym wynajmuję z dziewczyną, tak? Więc... Mhm. Chociaż wiem, że dopóki samemu się nie zrobi z sobą porządku jakiegoś takiego, że jeśli chodzi o sprawy takie związane, no już dobra, coś chyba tremę mam, to, że... chyba dobra, tak, wiem, jeszcze raz jestem na żywo przed milionami słuchaczy. Tak, te miliony. Ale dobra, wiem, co ci chodzi. To jest dobre spostrzeżenie, że najpierw trzeba potrafić być samodzielnym w ogóle, zanim się zacznie być samodzielnym z kimś. Dokładnie. No. Najpierw może gdzieś w jakimś filmie usłyszałem, że najpierw dobrze mieć kwiatka, potem jakieś zwierzątko, a potem dopiero drugiego człowieka, z drugim człowiekiem. Ja nie próbowałem zaczynać od kwiatka, to jak Leon Zawodowiec, coś takiego, tak? To on nie miał jest kwiatka. Tak, miał kwiatka. Z Leona to ja coś innego wyciągnąłem. Ale... Boże, tak? Masz młodszą? Młodszą, tak? Ale kobietę moją, tak? Tak. Tak, oczywiście, jest młodsza 8 lat. No moja i tak więcej, nikt mnie nie pobije chyba. Tak, ile? No, dużo więcej. Czekaj, nie wiem. Bo jesteś po prostu starszy. No, tak. Mhm. Ale to chyba nie robi różnicy. Właśnie nie, ale o tym będzie inny odcinek właśnie, dobra, jak jest dobra. Młodszym. No, ja chyba coś wypiłem się z tematu, może później zadzwonię. Dobra, damy dobra, głos. Okej, okay, to dzięki, Szymon. Na słuchaczy, razie. Którzy próbują się dodzwonić. Okej, okay, na razie. Na razie, cześć. To był Szymon. Można dzwonić, tu jest dzisiaj numer, się przewijam na dole i pogadać o mieszkaniu razem. Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Jak myślisz? Wolne? Zajęte! W kościołach mają zasady. My mamy doświadczenia. Posłuchaj praktyków. Zajęty, ale wolny. Audycja o związkach na www.odwyk.com. Prowadzi Martin Lechowicz. Robię takie przerywniki, żeby się ciekawiej słuchało i oglądało. Nie wiem, czy dobrze robię, ale próbuję. Hej, staram się, dobra? No, także luz. Dobra, wracamy do tematu. Mieszkanie albo nie mieszkanie z kimś. Kiedy to robić? No to ja powiem taką koncepcję. Magmaciek pyta, czy prowadzący nie ma przypadkiem 40 lat? Już nie, jeszcze nie ma. A jeszcze nie ma, ale będzie miał. Ale jeszcze nie ma. No. Ale niedużo mu brakuje, także można słuchać. A czy o co chodzi, że jak się ma mniej niż 40 lat, to nie warto słuchać, czy co? Nieważna długość, ważna intensywność. Ktoś mi tak kiedyś powiedział. I miał rację. Ksonix na czacie mówi, ja mieszkam z chłopakiem, nie, to ona, mieszkam z chłopakiem i jego rodzicami od roku. Nie jest to coś, co chcę dłużej utrzymywać, ale na razie nie mamy finansowych możliwości na nic innego. Ale mieszkanie z rodzicami i druga połówka jest... jak najbardziej możliwe. Dobra, no ja nie mówię, że nie jest niemożliwe, ja mówię, że to jest do dupy pomysł. No bo wiesz, jest coś tam, no nie jest fajnie, no nie do końca, no przeszkadza to. Kudłaty dzwoni. Ha! Dobry na wieczór. Dobry. Mieszkasz z dziewczyną? Mieszkam z dziewczyną. I kiedy się razem wprowadziliście? W ogóle jak to wyglądało? To jest dość skomplikowane, dlatego że tak technicznie to od początku lipca, no. A tak de facto to od maja? Czy jakoś a znałeś tak? ją od kiedy? Od października roku poprzedniego.
Czyli, ale okej, no to czekać parę miesięcy, nie? Na to. No to jest nie takie znowu proste, dlatego że w zasadzie my więcej czasu spędzaliśmy ze sobą niż bez siebie. Rzadziej sypiałem u siebie niż u niej. Okej. Więc tak naprawdę to mieszkamy dłużej razem. Dobra, no i teraz pytanie, od kiedy powinno się mieszkać razem? Już tam wszystko jedno technicznie u kogo czy coś, tylko żeby mieszkać. Nie wiem od kiedy. Jak się uznasz za stosowne? No właśnie, kiedy się uznaje za stosowne? Kiedy uznasz? To jakoś tak samo wyszło. To nie było jakieś... To samo. No co, sam wam się dom wynajął? Jakbyś mnie zapytał, kiedy uznajesz za stosowne, żeby zacząć jeździć na rowerze? Kiedy już umiesz? No jak umiesz? No to bardzo dobre pytanie. No, bo ja musiałem długo czekać, zanim zacząłem jeździć na rowerze po mieście, bo się bałem jeździć po Krakowie. Kraków jest koszmarny do jazdy na rowerze. No jakbyś był ze wsi, to byś się nie musiał w ogóle zastanawiać, tylko byś siadał i jechał, bo twoja cała droga twoja. No może, dobra, ale nieważne, chodzi o mieszkanie razem. I tak, bo mnie zawsze straszyli, mówili, że to strasznie ważne, odpowiedzialne. No jest, nie? No jest, no ale to normalne, no mieszkanie. Ludzie mieszkają generalnie, to nie ma w tym żadnej wyższej filozofii. A Dorota na trzecie pyta. Martynie, a ty ile czasu najdłużej mieszkałeś ze swoją kobietą? No ja zapytam tak idiotycznie, z którą? Ale około 3 lata. No i mieszkałbym dalej, gdyby związek sobie wytrzymał tak długo. No bo mieszkało się fajnie. No moje doświadczenia w każdym razie mówią, że nie widzę powodu, mimo że kiedyś jakoś się tego bałem, ale teraz nie widzę powodu, żeby nie mieszkać razem. Bo fajnie się mieszka razem, poznaje się siebie nawzajem i w ogóle trudno mi znaleźć powód, żeby czekać z mieszkaniem razem. Jak się już z kimś chce być. No. Tak, to ja się tu z tobą nie będę kłócił, więc... No dobra, ale kłócimy się teraz z wszystkim, co mówili nam w kościołach do tej pory. Ja nie pamiętam, co mi mówili. Ja już nie pamiętam tego. Ja mam słabą pamięć. No, że tak. Mieszkać tylko po ślubie. I to takim oficjalnym i w ogóle. No. No jest to jakaś koncepcja. No i dobra? Niedobra? Jakbym uważał, że jest dobra, to bym się jej trzymał. Okej, ale może uważałeś, że jest dobra, ale nie... No ptak ci uciekł. I... No i co? No i fruwał, nie? No to... Nie, to jest kwestia... Co? No mieszkanie, no jeju, to jest... To jest naprawdę robienie z igły widły w kościołach. A ja tylko chciałem jeszcze, że tak na chwilę nie zmienię temat, tylko wrócę do tego, co mówiłeś z mieszkaniem z rodzicami i z dziewczyną. No to mieszkałem przez 2 miesiące, tylko nie z moimi, tylko z jej rodzicami. O! Z powodów technicznych, bo ktoś okupował mieszkanie, które chcieliśmy zająć. Ja wiem, kto nawet. No, tak, więc no, ale spoko się mieszkało, dobrze. Nie ma tam żadnych tych... Znaczy, generalnie ja jestem taki wyluzowany człowiek, że jak można mnie nie lubić, więc no... Okej, ale to nie jest coś takiego, że boisz się tej odpowiedzialności teraz, że jak mieszkasz już razem z kimś, no to jesteś udupiony, to już nie ma to tamto, to nie można się coś zmienić, wycofać, udupiony? Bo... Udupiony? Przyszpilony. Szpileczką do mieszkania. Do mieszkania? No. Nie, no... Jak są problemy, to są problemy i mieszkanie nic nie zmienia. Jak nie ma problemów, to czym się przejmować? No, zmienia, bo jak nie mieszkasz razem i jesteś oddzielnie, i jak są problemy, to masz luz, masz więcej możliwości. Możesz sobie się oddzielić, na przykład odseparować na miesiąc, wyjechać do ciepłych krajów, podróżować czy coś. A jak z kimś mieszkasz, to już nie możesz uciec nijak. I nie masz takiej opcji, że wyjedziesz sobie gdzieś na miesiąc czy coś, no bo już tu z kimś mieszkasz. Jest trudniej.
czy nie? No, trudniej, ale też do zrobienia. Okej, trudniej jest mieszkać z kimś, czy... Znaczy, jak już jesteś z kimś w związku, to trudniej było mieszkać z kimś, czy nie mieszkać z kimś, a być w związku? Nie mieszkać było trudniej, znaczy nie udawało się w praktyce. Dlaczego? No, bo to już mówiłem, że w praktyce wyglądało to tak, że więcej byliśmy ze sobą niż bez siebie. Czy związki na odległość, to nie. No to nawet nie była wielka odległość w obrębie jednego miasta. Czy związki bez mieszkania też nie działają? Nie no, działają, ale no mówię jakoś tak, co zostaniesz na noc, a to zostanę i tak copy and play. No dobra, okej. Okay. No to dobra. To już to przesłuchanie skończyłem. Może pan iść do domu. Ja generalnie polecam mieszkanie. Razem z kimś, tak? Tak? No w ogóle, dobra. Ludzie, którzy mieszkają, są szczęśliwsi niż ci, co nie mieszkają podobno, ale tak, mieszkanie ze sobą polecam. Aha. Okej. Okay. Mieszkanie samemu? Nie? Dla indywidualistów silnych? Nie? Też się nada, ale jakoś ja po wielu latach mieszkania z ludźmi nie za bardzo umiałem się odnaleźć, jak mieszkałem sam. Okej. Okay. No dobra. No to tyle. To na razie. Odmeldowuję się. Dobrze, oskarżony może odejść teraz. Słuchacie programu... Jaki to jest program? A, taki. Wolne? Zajęte. Zajęty, ale wolny. Prowadzi Martin Lechowicz. To jest całkiem dobre pytanie na czacie. Rex zadał. Po co mieszkać z kimś, kto nie jest twoim mężem? No, z różnych powodów w ogóle. No a po co się mieszka ze współlokatorami? Mieszkasz, żeby było taniej, żeby było z kim pogadać, żeby było nudno nie było, żeby sobie film pooglądać z kimś, żeby łatwiej się gotowało, różne rzeczy, żeby było z kim pograć na gitarze. No, z najróżniejszych powodów, ale głównie chodzi o to, że człowiek jest taką istotą towarzyską i nie lubi być sam. No, to z tego choćby powodu. No, ale dobra, mówimy tutaj o tym, że mówimy już o związku konkretnie, już tam masz swoją dziewczynę i po co z nią mieszkać, jeżeli nie jest żoną, tak, a ty nie jesteś mężem. To nie jest pytanie po co, mi się wydaje, że to w ogóle inaczej działa. Kiedyś przeczytałem, że w Wielkiej Brytanii sądy jak ustalały, czy ktoś z kimś jest de facto mężem i żoną, czy oni są małżeństwem naprawdę, a nie na papierze, bo oni tam ustalają, że co jest naprawdę, a nie co jest na papierze. Kiedyś tak ustalali na podstawie trzech rzeczy. Trzecią zapomniałem, ale wiem, że pierwsze to była wspólnota łoża, czyli że tam razem śpią, a druga, że razem jedzą. A trzecia to chyba, że mają finanse wspólne czy coś tam innego, ale że coś takiego właśnie praktycznego. No. I to czyniło parę małżeństwem. Tak faktycznie małżeństwem. Naprawdę. I tak sobie myślę, że właśnie mieszkanie razem jest jakby czyni już kogoś małżeństwo. To nie jest to, że najpierw się żenisz, a potem mieszkasz razem, tylko mieszkając razem się żenisz. Nie, tak naprawdę to nie to czyni człowieka, znaczy nie to czyni parę parą, że się mieszka razem, tylko to, że się razem bzyka. Ale no coś w tym jest. Taka praktyczna strona bycia razem polega na właśnie byciu razem w praktyce, czyli razem mieszkaniu, razem życiu. Jeżeli chcesz z kimś żyć razem, no to musisz z nim mieszkać razem, to jest część tego życia. Trudno jest mówić, że chcesz z kimś razem być, ale nie być. Czyli mieszkać oddzielnie, ale razem być. Na czym polega bycie razem, jak mieszkacie oddzielnie? Że każdy żyje własnym życiem, a tylko się spotykacie na co, bzykanko, czy coś tam? No ja nie wiem. Laureline mówi, o, dzwoni znaczy. Cześć! Cześć, Martin, Dżuma z tej strony. Oto cześć. Cześć. Znaczy dzwonię ze Skype'a Laureline, ponieważ było mi szybciej i łatwiej. No i bardzo dobrze. Jak u ciebie było? No właśnie, u nas było troszeczkę podobnie jak Kudłaty mówił. Na początku no, plan był taki, że nie będziemy mieszkać razem, żeby być, wiesz, porządny i takie tam sprawy. No. Wtedy jeszcze. No ale właśnie było tak, że więcej czasu spędzaliśmy tak razem, więc... Spędzaliśmy, jeszcze jeden do Laureli, zaczęliśmy gadać i czasem miałem właśnie na przykład trzecia w nocy i jak bez sensu było wracać. Także ostatecznie, szczególnie już jak zdecydowaliśmy się być małżeństwem, tak,
chociaż byliśmy narzeczeństwem, to po prostu naturalny, bardzo tak, to było takie dość naturalne, że zaczęliśmy więcej mieszkać razem i już pod koniec to w zasadzie mieszkaliśmy razem już i to taki był naturalny dość proces. A tak, ile to trwało? Na szczęście byliśmy rok, to już wtedy praktycznie więcej razem mieszkaliśmy. Głównie, ale już, tak, tak, więc no gdzieś tak około to było roku. Okej, okay, a nie ma coś takiego, że żałujesz na przykład, że nie czekałeś? Albo że czekałeś? A czy, ja, czy no. my przed ślubem byliśmy ze sobą 2 lata, rok po roku się zaczęliśmy, więc jakby na początku tak, czekaliśmy zdecydowanie z tym mieszkaniem razem, ale to właśnie... Ja i co, myślę, potrzebne to było, czy niepotrzebne? Tak, z perspektywy czasu patrząc. Z perspektywy czasu patrząc, to tak dość naturalnie i tak wyszło. Więc jakby ja myślę, że to jest też bardzo osobiste, indywidualne, ale myślę, że też bardziej naturalny jest taki proces, gdzie jeżeli wspólnie przeczujecie, aj no, i tak właściwie więcej czasu spędzamy razem i mieszkamy, już później szczególnie, więcej czasu mieszkamy razem i tak, więc jest tak troszeczkę byłoby w pewnym sensie, też czuliśmy to oszukiwanie siebie, że robię czegoś nienaturalnie i na siłę, czyli jakby decydujesz się... A, nie, tak, nie spaliśmy ze sobą, tak? Nie współżyliśmy ze sobą, zdecydowaliśmy się, że nie współżyjemy ze sobą. Zda się, więc to jest możliwe. To jest możliwe. Tak, i czasami troszeczkę się zastanawiam, dziwi mnie, jak ktoś mówi, ej, sorry, jesteś zwierzęciem, nie jesteś w stanie zapanować nad sobą, jeżeli na przykład masz w pewnym momencie jest jakaś, to ej, no, coś jest nie tak z tobą, myślę, że nie da się możliwe, to zrobić, to nie jest tak. Na pewno jest coś nie tak z kimś, kto uważa, że to jest niemożliwe zapanować nad sobą. Tak, no na pewno nie jest, jest łatwo, czasami. Tak, no oczywiście, że nie. No nie jest łatwo, ale no, nie jest też niemożliwe, no, bez przesady. Ja myślę, że właśnie no, przede wszystkim ta naturalność w związku, że u nas się pojawiło to, że to były takie naturalne etapy w pewnym momencie, że spędzaliśmy więcej czasu ze sobą, szczególnie pod koniec, tak jak mówiłem, że trochę takie sztuczne byłoby po prostu, dobra, nie, na siłę, jakby, znaczy nie na siłę, tylko decydujemy się, nie będziemy mieszkać ze sobą i jakby to było wbrew nam, po co właściwie, nie było powodu, gdzie jakby mielibyśmy to odkładać na później, tak? Dokładnie, ja myślę, że to tak to była taka nasza... Dobrze, a co powiesz na taką koncepcję, że im wcześniej, tym lepiej? Nie wiem, czy im wcześniej, tym lepiej. Ja myślę, że to powinno być dość naturalne, że każdy powinien troszeczkę... Każdy, myślę, związek jest inny, więc każdy powinien znać gdzieś w pewnym momencie tą swoją granicę. Jeżeli uważa, że tak, że lepiej będzie dla związku i dla was razem zamieszkać, no to... To spróbujcie, nie? Ale no, dlaczego mogłoby być w ogóle źle dla związku, żeby zamieszkać razem? Nie wiem, znaczy, ja nie uważam, że to jest źle. Ja myślę, że fajny jest też ten okres. Mieliśmy bardzo fajny okres, gdzie jakby rzeczywiście nie mieszkaliśmy razem i mamy dużo fajnych wspomnień związanych z tym, gdzie ja szedłem do niej w odwiedziny, spotykaliśmy się, spędzaliśmy dużo ze sobą razem czasu i mamy mnóstwo fajnych wspomnień z tego okresu. Także ja myślę, że jest wartościowy ten okres. Przynajmniej w naszym wypadku był, więc... No nie wiem, na pewno bym nikomu nie narzucał, że tak jest lepiej, tak jest gorzej. Ja po prostu mogę powiedzieć, jak było u nas i widzę dużo fajnych rzeczy. No tak, o to chodzi tutaj. Nie? I myślę, widzę dużo fajnych rzeczy też w tym okresie, gdzie nie mieszkaliśmy ze sobą razem. Ale mówię, ja myślę, że każdy związek powinien być taki, że dość indywidualnie decydujemy się. Bo jeżeli to jest związek, szczególnie, że to jest związek, że naprawdę chcemy być ze sobą razem, no to jakby nie ma sensu jakoś na siłę odkładać niektórych rzeczy. No właśnie, bo problem polega na tym, że bardzo dużo ludzi na siłę odkłada mieszkanie razem. No argumentują to tak, że nie wolno, że trzeba poczekać, że trzeba dojrzeć, że nie jestem gotowy, że nie wiadomo co. No tak, warto tylko zadać sobie pytanie, dlaczego warto poczekać na przykład? Dlaczego? No właśnie, ja nie wiem. Ja nie rozumiem, dlaczego warto poczekać. Chociaż kiedyś też tak miałem takie przekonanie, ale irracjonalne. To chyba taka tresura bardziej była gdzieś tam u mnie, że nie wolno, nie wolno. No ja też tak miałem, ale no. się zmieniło i też wiele rzeczy, tak, znaczy właśnie ta naturalność zweryfikowała to, że po prostu tak jakby widzisz, że to jest tylko taka pusta zasada, bo tak trzeba i nagle widzisz, przecież to jest bez sensu. Zupełnie to nic nie wnosi, a wręcz psułoby, myślę, relacje też i jakby w naszą relację wprowadza taką nienaturalność, że musielibyśmy robić coś, oboje byśmy robili coś wbrew sobie w imię w zasadzie zasady, których tak naprawdę nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, bo nie współżyliśmy ze sobą. No potrafiliśmy się w jakiś sposób kontrolować. Byliśmy też blisko siebie, potrzebowaliśmy tej bliskości. Jakby to tak trochę byłoby właśnie wbrew nam, by nam to szkodziło, myślę. No, to bardzo pięknie. I fajna historia. Dzięki. To na razie. Cześć. No, można dzwonić i opowiedzieć, co ty miałeś. Bo w ogóle, co ja chciałem powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że
Może tak uproszczę problem, bo jest jeszcze inaczej sformułowany trochę ten problem. Znaczy inaczej powinienem go sformułować, niż go sformułowałem. Problem brzmi tak. Czy powinno się mieszkać ze sobą przed ślubem? Wiem, że to jest trochę bez sensu jest mówić, bo dla mnie ślub to jest rzecz faktyczna, a nie formalna. Ale dla wielu ludzi ważny jest ten ślub formalny. Dobrze, niech wam będzie. No to wtedy pytanie można zadać właśnie tak. Czy powinno się mieszkać przed ślubem? No, takie pytanie. Nie takie łatwe już trochę. I kiedyś mówiłem, że nie wolno, nie należy, nie wypada, że przykazania, że Kościół, że Bóg się zdenerwuje i rzuci piorunem, czy coś, nie wiadomo. Tak naprawdę, no oczywiście, no nie ma tego w Biblii, w nigdzie, tak naprawdę nie ma napisanego, że nie wolno mieszkać razem przed ślubem. To jest kwestia zwyczajowa, a nie przykazań czy zasad, ale ja miałem takie w głowie. No ale doświadczenie mi pokazało, że nie za bardzo widzę po co, no tak jak mówił tutaj. Dobra, dzwoni Dawid, cześć! Haha, to nie Dawid, to Marta! Znowu mnie oszukali. Tak, ale tym razem nie ma problemu z moim dzwonieniem, prawda? No, a tak sobie obeszłaś problemy z mikrofonem. Tak, obeszłam system. Jak ty miałaś? Albo masz? Ja mieszkałam wcześniej z chłopakiem i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tam już pal licho, czy się bierze ślub, czy kredyt, czy psa, ale bez jakby wcześniejszego właśnie mieszkania ze sobą i takiego sprawdzenia, no bo co, potem jak wezmę kredyt na mieszkanie, zamieszkamy w tym nowym mieszkaniu i tak naprawdę, kurczę, nagle się okaże, że są takie różnice, które wyszły dopiero przy mieszkaniu między nami, które są nie do pogodzenia i co wtedy? No właśnie, czyli no jest taka koncepcja testowania się trochę przed jakimś bardziej związkiem albo umową jakąś ważniejszą, na przykład kredytem wspólnym albo czymś tam na wiele lat. No, że trzeba się przetestować, a druga koncepcja mówi, że nie powinno się testować, że to jest jakiś brak, ja wiem, zasad, zaufania, cholera wie czego. No i że piękne jest nie próbować niczego wcześniej, tylko zaczynać od małżeństwa od razu wszystko, dopiero wtedy. A wcześniej niczego nie próbować, nie testować i nie ten, co jest lepsze. No mi się jednak wydaje, że właśnie to spróbowanie, chociażby dlatego, że właśnie kiedy zaczynamy myśleć o takich rzeczach, które teoretycznie powinny być na zawsze albo na lat 40 jak kredyt, no to wtedy zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że może, no właśnie, jeżeli nikt z nikim się wcześniej nie mieszkało, tylko z mamą, no to jest takie rzucenie na bardzo, bardzo głęboką wodę w tym momencie. No, jest. Bo wszystko się zmienia w tym momencie, szczególnie jeżeli jeszcze nawet ktoś w ogóle sam nie mieszkał. Chociaż między mieszkaniem samemu, a z kimś innym niż rodzina też jest duża różnica, prawda? Olbrzymia. Wydaje mi się, że naprawdę nie wyobrażam sobie pakować się w coś takiego bez, wiesz, testowanie. Ale tak naprawdę co ja tutaj testuję? No testuję, czy umiem żyć z drugim człowiekiem tak naprawdę, nie? No właśnie to. No, no tak. Ale to jest ważna umiejętność. Przecież. Ale jeżeli nie umiesz, jeżeli się okaże, że nie umiesz żyć razem, to co wtedy? No to tak naprawdę. No właśnie, bo rozwiązanie może być tak. Albo uciec i odwołać tą całą imprezę i związek, skończyć, albo nauczyć się. Jeżeli to drugie tylko wchodzi w grę, no to po co testować wcześniej? Bo jeżeli i tak się zakłada, że i tak będę się uczyć i tak. Wiesz, no to teraz tak, ja jakby nie zakładałam, kiedy zaczynałam mieszkać, tak razem, kiedy zaczynaliśmy, nie zakładałam ani pierwszej, ani drugiej opcji, bo to też jest bez sensu jakby z góry zakładać, prawda? Po prostu, jeżeli będę czuła, że to jednak mimo wszystko jest nie to, to kończę, a jeżeli będę chciała nad tym pracować, to pracuję, bo bez sensu jest się teraz do czegoś zmuszać do końca życia i do końca życia żałować, prawda? Czyli takie, jesteś taka wolna, nie miałaś w głowie, że musisz to albo musisz to. Nie miałeś takich zasad silnych. Nie, miałam po prostu, zobaczymy jak będzie. Wiedziałam jakby, że nie mogę, znaczy moje wewnętrzne przekonania są takie, że wiem, że nad związkiem, nad ludźmi w ogóle, nad różnymi związkami międzyludzkimi trzeba pracować i nie wszystko jest podane na tacy i wręcz trzeba się czasami dostosować do drugiego człowieka, ale też z drugiej strony nie zatracać siebie jakby i nie poświęcać wszystkiego w imię tak naprawdę jakichś zasad, byle czegoś nie zrobić, prawda?
No, no ale argument z drugiej strony by był taki, że jeżeli, może te zasady są dobre, może te zasady wystarczą, żeby było fajnie. No dobra, ale może też, może trochę ma jakby wpływ na to, że ja jestem z rodziny, moi rodzice są po rozwodzie. Mhm. I to na takim etapie, że ja to wszystko jakby pamiętam i ja to widziałam. I ja chyba swojej mamie nigdy w życiu bym nie wybaczyła, gdyby została z moim ojcem. A ona właśnie zrobiła coś takiego. Ona była z katolickiej, jest wciąż, z katolickiej rodziny i wiesz, no... No. Zobaczyła chłopaka, wyszła za mąż i potem był dramat tak naprawdę. No. Czyli jej by pomogło, gdyby testowała, czy nie? By mieszkała z nim razem, spróbowała najpierw, a nie od razu według zasad, tak? Tak. O. Ofiara zasad na to wychodzi. Nie no, może bez przesady, ale po prostu wydaje mi się, że to jest jakby takie dość zdrowe podejście, bo oczywiście można się do kogoś dostosować, można próbować i wręcz trzeba, ale też no bez przesady, żeby teraz była właśnie taka sytuacja, że jesteśmy do końca życia nieszczęśliwi, że to są takie rzeczy, których naprawdę no, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. No. Chociaż, nie wiem, chłopak będzie miły, w ogóle wszystko, a potem się okaże, że kurczę, leje cię dzień w dzień. Okej, okay. Pytanie, czy mieszkając razem da się już takie rzeczy zauważyć? Myślę, że tak. Aczkolwiek nie wiem, zgadzam. Bo nie leje. No mnie też nie leje, ani ja nie leję, ale wychodzi na to, że tak, da się. Podczas mieszkania razem, wspólnego, codziennie, już nie ma możliwości udawać przed sobą, bo już tak. Się jest za często, za dużo i w zbyt takich normalnych sytuacjach życiowych. I bo jest często tak, że póki się jest oddzielnie, to możemy się wszyscy pokazywać z jak najlepszej strony i udawać przed sobą kogoś, kim tam nie jesteśmy, bo to wymaga trochę wysiłku, ale da się. Ale jeżeli się już mieszka razem, tego się zrobić zwyczajnie nie da. Nie da się już udawać, bo by to udawanie to by oznaczało po prostu zmianę życia na inne życie. Dokładnie. Także jeżeli ktoś chce lać, musi lać i już z kimś mieszka, to będzie to z niego wychodzić, bo musi. Albo się musi zmienić. No. W obu przypadkach plusem jest rzeczywiście z nim mieszkać chwilę. No. Tak, amen. No i tak mi się wydaje. Dobra, no to dzięki. Do dzięki, Marta. Cześć. No, coś tam Skype mi przerywał na koniec, ale ogólnie jest fajnie i słychać, i działa, i super. Można dzwonić i powiedzieć o swoich przemyśleniach albo historiach, albo może coś innego, co może pomóc innym. Na czacie jest Lauria. Lauria? Lauria? I mówi, że mnie popiera. No dobra, możecie sobie poczytać na czacie, co ona mówi. Ja nawet nie czytam, bo słucham i gadam i obsługuję w ogóle program. W ogóle to jest pierwszy program zajęty, ale wolny, nadawany z wideo. Wszystko jest nowe. Mam pierwszy raz, dzisiaj kupiłem ten program, którym nadaję. Także hej, gdybym nie był geniuszem, nie uczył się w ciągu 2 godzin nowego programu obsługiwać, to bym tego nie zrobił, ale hej, jestem. Co ja poradzę na to? W każdym razie dużo jest rzeczy nowych i się dziwię, że wszystko działa. Aż to już nawet, że za mną widać łąkę. Za mną widać łąkę, bo jest tak ponuro. W ogóle jest 3 listopada, 3 stopnie, mróz, wieje, leje, obrzydliwe. A tutaj będzie takie kawałek lata za mną. Fajnie, nie? No. Gadamy o tym, czy z kimś lepiej mieszkać, zwłaszcza przed ślubem, czy nie lepiej. Czy lepiej się trzymać tych zasad różnych. Hugo tutaj zauważył, że problem jest większy i jest szerszy, bo jest. Na przykład nie wiadomo, kiedy pracować nad związkiem, a kiedy się rozstać. Dobre pytanie. Zasady takie kościelne, bardziej ludzie kręcący się wokół kościołów, Biblii też, ale raczej wspólnot różnych, twierdzą, że zawsze trzeba pracować, że nie ma opcji, żeby się rozstać. Jeżeli już się raz z kimś jest mężem i żoną, to nie ma takiej opcji. Ja w to kiedyś wierzyłem, że to rzeczywiście jest tylko kwestia determinacji i niczego więcej. I zweryfikowałem to w praktyce, tą teorię, i poległem z różnych powodów. Po pierwsze, z powodów takich, że są w życiu rzeczy, które się pastorom nie śniły.
ani żadnym idealistom, którzy chcą jechać według zasad. To są takie rzeczy, że mózg staje, nie do przewidzenia. Dlatego twarde zasady, które są z jakimś założeniem, że na przyszłość będzie tak, jak ty myślisz, że będzie, się nie zawsze sprawdzą zwyczajnie. No a po drugie, jeszcze ważniejsze, albo tam drugie i trzecie, powiedzmy, drugie jest takie, że tak naprawdę człowiek nie zna siebie samego, dopóki nie przetestuje siebie w praktyce. I może mi się wydawać, że ja dam radę, że ja mogę budować, że ja mogę się męczyć, że ja mogę pracować i tak dalej. Może mogę, a może nie mogę, ale ja to będę wiedział dopiero wtedy, kiedy przetestuję. Więc stawianie sobie tych zasad na dzień dobry jeszcze nic nie znaczy. Nie wiadomo, czy się dostosujesz do nich, czy będziesz twardo pracować nad związkiem. Czy w ogóle dasz radę? Czy cię będzie chciało? Czy stwierdzisz, że warto? Czy w ogóle będziesz miał jeszcze te zasady za kilka lat? Nie wiadomo, nie idzie tego przewidzieć. Więc tak z dystansem do tych różnych zasad. A po trzecie, i to chyba jest najistotniejsze, nawet jeżeli ty chcesz się trzymać zasad i chcesz pracować nad związkiem, chcesz budować związek, to wcale nie oznacza, że ta druga osoba też. I na to to już stary, ewentualnie stara, ewentualnie młoda, nic nie poradzisz, bo nie masz wpływu na decyzję drugiego człowieka. Możesz próbować przekonywać, możesz namawiać, możesz tłumaczyć i tyle. Ale nie możesz sprawić, że ktoś drugi będzie chciał razem z tobą pracować, a wymagają ten związek, dlatego jest trudny i te sprawy są trudne, bo wymagają zsynchronizowania się dwóch niezależnych istot, które mają własną wolę i poglądy i potrzeby, punkty widzenia. I to nie zawsze się zwyczajnie da zrobić, więc zrobienie zasad, że będę ja, to jest o wiele za mało, bo jeszcze musiałbyś mieć zasadę, że ja i ten drugi też będziemy się jednocześnie trzymać tych zasad, dlatego na to gwarancji nie ma. Nie ma, no i już. Dlatego musiałem, padłem po prostu w którymś momencie i stwierdziłem, że nie, no sorry, nie da się trzymać zasad tak bezwzględnie, z taką bezwzględnością, stuprocentową, jaką ja chciałem. Z takim radykalizmem twierdzić, że zawsze wystarczy tylko chcieć, wystarczy tylko trzymać Biblii, Kościoła, zasad, książki, czegokolwiek, żeby się udało. Czasem się po prostu nie da udać. Nie może się udać, bo się nie da, no i już. Trzeba zaakceptować, że niektóre rzeczy są dla nas, ludzi, zwyczajnie niemożliwe. A nawet jeżeli są możliwe, to koszt jest zbyt wysoki. Bo ratowanie małżeństwa, o tym pewnie jakimś inny odcinek będzie, kiedy ratować, a kiedy dać sobie spokój. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, w tej kwestii, czy ratować, czy nie, że żeby koszt nie był większy niż zysk z tego wszystkiego, bo bycie w związku jest po to my jesteśmy razem z kimś drugim, żeby było nam lepiej niż oddzielnie, jakbyśmy byli. To jest oczywiste. I ten jakiś zysk, to jest jakiś nasz zysk w życiu, jakieś plusy, które my mamy, dzięki temu, że jesteśmy z kimś drugim, albo i trzecim. No, i teraz ten zysk jest osiągnięty jakimś kosztem. Jeżeli ten koszt jest większy niż ten zysk, to nie ma żadnego sensu, żeby być razem. Koniec. Tyle. No, rzeczywiście chodzi o ten zysk długoplanowy, bo warto się poświęcić na przykład przez pół roku, żeby potem żyć fajnie przez 10 lat. No, to się opłaca. No, ale to dalej to jest kwestia po prostu ekonomicznego liczenia zysków i strat. I tyle. No, tak mi się wydaje. No, ale można dzwonić i powiedzieć, co ty myślisz na ten temat i wrócić do tematu przede wszystkim, kiedy mieszkać z dziewczyną i czy czekać, i czy można przed ślubem, czy nie można przed ślubem. A ja twierdzę, że można. Ja więcej powiem, że powinno się i że to jest bardzo dobry pomysł jednak. Wygląda tak trochę pod prąd, trochę tak wbrew zasadom, ale jest mądry. No. By to zrobić trochę tak z głową, ale ogólnie nie wydaje mi się, że zasada, żeby bezwzględnie nie wolno mieszkać razem przed ślubem, żeby ta zasada powinna być przestrzegana w 100%. A teraz dzwoni Robar. Cześć. Halo, halo, witam towarzysza Martina. No, ku chwale ojczyzny, czy tam czegoś. Jak to? Chwała Wielkiej Rusi. A może być Rusi, może być inny. Albo no? Chwała towarzyszowi Jakwe, tak też może być. Może być, dobra, ale na temat. Co na temat? Na temat, właśnie wiesz, ja tak trochę nie mogę powiedzieć z doświadczenia, że coś wiem na temat, ale chciałem się tak ciebie spytać, no? A co o tym mówi Biblia? No toż mówię właśnie, że nic nie mówi. O mieszkaniu razem... Jak nic nie mówi? No nie mówi. Biblia mówi zaskakująco mało na temat praktycznych stron małżeństwa.
To się w pale nie mieści, jak mało mówi. Biblia mówi tylko o tym, co niezbędne, czyli żeby jak już z kimś jesteś na wyłączność, że tylko z tym kimś się bzykasz, to już tylko z tym kimś się masz bzykać. Poza tym nic nie mówi. Nie mówi, żeby mieszkać, dopisek, że jeść, kiedy, nic nie mówi. O wieku nic nie mówi. Jest tam jakiś dopisek taki, że tylko z tym się bzykać, póki on żyje? No tak, tylko póki on żyje, tak. Jak umrze, to z następnym można. No to trochę ci powiemy, trochę to rozgrzesza niektórych królów. Co to chcieli sobie zmienić żonkę, to zabijali poprzednio. No niespecjalnie, bo no niby tak, ale... Mordowanie żony to też nie jest coś, co Bóg pochwali i powie, dobra robota. No to chyba jedno sprzeczne z jednym z przekazem dekalogu, no to... Tak, no, nie morduj żony. Ale przynajmniej będzie mógł się wytłumaczyć, że ej, ale ja teraz, to już nie jest moja żona, bo ona nie żyje. No to prawda, to będzie mógł, tylko co mu z tego, jak został mordercą przy okazji? Nie wiem, żyjemy w ludzkim świecie, to może dla niego to jednak była większa, może dla niego kalkulacja zysków i strat była większa. Dla zysków, żeby miał nową żonę. Ale tak naprawdę ja myślę, że on miał w dupie Boga i wszystkie jego zasady, kiedy zabijał tą żonę, bo chciał mieć następną. W ogóle jakiś absurd. Trzymać się zasad? Nie, w ogóle nawet nie wchodzę w to. Dobra, ale kwestia mieszkania przed ślubem. Można czy nie? Znaczy, można to nazwać taką wersją próbną, wersją beta małżeństwa. No. Wspólnie no. Żyjecie, sprawdzacie, czy w naturalnych dla siebie środowiskach jesteście w stanie się odnaleźć. No. Właśnie ta sprawa, czy nagle taka zmiana, bo wiesz, bo to każdy z nas może w sobie zauważyć, że jak jesteśmy osobno, to jesteśmy dla siebie jakoś nawet zbyt, można powiedzieć, w pewnym sensie mili. Tak. Że taki mężczyzna zamiast pokazać swoją prawdziwą naturę chama, to nagle jest taki wielki dżentelmen. Dokładnie. A kobiety myślą, że on tak jest naprawdę. A nie, że sobie ubrał się w garnitur i udaje, że jest teraz mądry i szarmancki. W ogóle no, ubiera się w garnitur, wychodzi tak pięknie na miasto, a potem się okazuje, że w domu to chodzi w samych gaciach. No właśnie, więc ja myślę, że trzeba być z nim w tym domu oraz z jego gaciami. No. A w ogóle, co miałeś tak na myśli poprzez formalny ślub? To miałeś taki no, formalnie nic dla konkretnie, ludzi? Bo każdy co innego rozumie. Jeden mówi ślub cywilny, drugi mówi ślub kościelny, a trzeci jakiś... No ja to chyba w sumie tylko. Chyba, takie są teraz. Bo chyba kościelny to jest chyba taki bardziej dla pokazu. No, ale jest formalny. Przed Bogiem. Znaczy formalnie tak trzeba chyba cywilnie jeszcze zabrać. No to czy formalność chcesz, jest formalność państwowa, jest formalność kościelna. Wszystko jedno. Chodzi o samą formalność, że powiedziałeś oficjalnie, głośno, uroczyście i podpisałeś i ktoś to zaklepał pieczątką. O to chodzi. A w ogóle jesteś za takimi ślubami kościelnymi? Nie. Nie, że to jest zbędne zupełnie, ale jak ktoś chce, to też nie widzę powodu, żeby nie było. Nie ma problemu. No nie ma problemu. A cywilny? To jest idiotyzm już kompletny. Tak, w 100%. Uważam, że tak jednak powinno. Powinno być, ale jako takie powiedzenie, nie może nie powiedzenie, ale takie zatwierdzenie, że jesteśmy małżeństwem, że nam z tego powodu przypisują jakieś dodatkowe, nie wiem, prawa, że możemy być z dwóch różnych rodzin, ale mieć prawo do widzenia siebie. Nie wiem, powiedzmy, czy ktoś jest w szpitalu. A co ma teorii można a po co to państwo do tego? Że wiesz, państwo, że daje takie pozwolenie na to, bo niby można byłoby napisać też samemu, że upoważniam tę osobę, tylko że często no, po wypadku nie myślimy o tym, żeby kogoś już upoważnić. No, na przykład ale szpitale, to jest... czy to prywatne, czy publiczne, mogą zakazać kogoś wpuścić, bo powie, nie, ty nie jesteś rodzina. Może mieszkać razem, ale wy nie jesteście rodziną. Jak to może zakazać? Wbrew woli tego, kto tam leży? Ja nie wiem, ja nie próbowałem. Tak czy inaczej, to nie jest interes państwa, kto z kim się żeni albo łączy w pary i na jakich zasadach. Państwo nie ma tutaj nic do udzielania, ani nic do zgadzania się, ani żadne takie. Znaczy wiesz, państwo by, ja uważam, że państwo by coś miało do tego, jakby mogło zakazać. A z tego co wiem, chyba nie może zakazać tego, że ktoś sobie weźmie ślub cywilny. Poza gejami.
Nie no, państwo się... Znaczy nie, geją chyba można. Kościelny nie mogą geje. Nie, też nie można. Nie, w ogóle państwo nie ma prawa niczego udzielać, ani nie ma... Ja nie widzę żadnego powodu, żebym ja miał pytać urzędnika o pozwolenie, że ja się mogę ożenić z tym, albo z tą, albo z tamtą, albo żeby wziąć sobie trzecią żonę, jak mam ochotę. Co ma państwo do tego? Dlaczego w ogóle państwo ma decydować za kogoś, pozwalać na coś? To znaczy, ja nie czy wiem. Pozwala, no jeżeli akurat w przypadku gejów to widocznie działa, ale jeżeli tak... No my zakładam, że jesteś hetero, jak ja, co nie? No. To jeżeli by państwo mogło zakazać mi wziąć z kimś ślub, to wtedy można byłoby powiedzieć, że coś tam ma. A jeżeli to jest taki papier, który miałby upoważniać, no to, no wiesz, jak ktoś chce, to może też nie brać się cywilnego, co może tak po prostu żyć. No dobra, tylko żeby może, potem nie było, że wy nie jesteście oznaczeni jako rodzina i że wam coś nie wolno z tego powodu. No to jest problem już z tego, że państwo w ogóle uzurpuje sobie prawa, którego nie ma. Państwo nie powinno w ogóle móc zakazywać ludziom wolnym żadnych takich rzeczy. Jeżeli to nie szkodzi innym, nie wiem z jakiego powodu państwo miałoby zakazywać. Na przykład dlaczego w Polsce jest nielegalne to, żebyś miał dwie żony? A jest nielegalne. Nie możesz wziąć ślubu z drugą żoną cywilnego. Państwo ci zakazuje. O tak. I to już jest akurat jakieś to wchodzenie... państwa, to akurat prawda. No i nie wiem dlaczego. Bez sensu. No, więc dobra, nieważne. Ale wracając do tematu... Powiem ci no. Wprost, bo ten wpływ kościoła. Możliwe. Myślisz, że jakby nagle mieli pozwolić na, jak to się nazywa, bigamia. To kościół, tak. To kościół by się na to nie oburzył? Nie zrobiłby jakiegoś protestu kościelnego? Nagle we wszystkich kościołach by były tam jakieś czytane listy biskupów? A ja nie wiem, państwa to nie powinno obchodzić, co tam sobie Kościół... Przecież Kościoła nie zmusza do tego, żeby to akceptował. Ja też uważam, że państwa to nie powinno obchodzić, ale obchodzi polityków. Bo, no. Bo jak ludzie będą przeciwko politykom, to ich nie wybiorą w następnych wyborach. To trzeba by wybrać innych polityków, a żeby wybrać innych polityków, to trzeba teraz przekonać ze 20 milionów ludzi, że to oni powinni sami decydować, z kim się żenić i kiedy i na jakich zasadach, a nie państwo powinno im coś pozwalać. To przekonajmy teraz wszystkich i będzie lepiej. Ja się zgadzam. Ja to robię. Próbuję. To co, zakładamy partię? Po co mamy partię? Muszę zakłożyć radio i mówić w tym radiu do ludzi, albo audycję na YouTube i mówić do ludzi, a nie partię. Tutaj chodzi o edukację, a nie zmianę prawa formalnego, tylko edukację tych ludzi. Ale jakbyś zakładał to... Partia niepotrzebna. Cookies chyba nie zakład. Partią jest po prostu ruchem społecznym, a też sprzedaż, wiesz, z mównicy sejmowej byłoby do jeszcze większej ilości ludzi mógłbyś mówić. Może. Ja spróbuję kiedyś. Może. Jak będę starszy, mi się znudzi cała reszta, to wtedy się zajmę. No. Ale to jeszcze długo. Dobra. To na razie powiem... Do swidania. Do swidania. Paka. To był Robar. Czy ja go kojarzę? Nie wiem. Dzwoni ktoś inny. Cześć! Jesteś? Dobry wieczór. Jesteś. W tym momencie... Halo, słychać? Halo? Nie, w ogóle nie słychać. Nie macie. A, dobrze. No więc teraz nie wiem, czy rozmawiamy na temat tych ślubów, czy na temat tak, tego... wracam do tematu. Mieszkać razem? Mieszkać razem. To w końcu który temat? Ten, wracamy co w początku do głównego, był. Tak? Tak. Czyli do mieszkania razem. No więc tak. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej zacząć mieszkać razem wtedy, kiedy masz pewność, że z tą osobą, z którą planujesz mieszkać razem, jesteś w stanie wytrzymać dłużej niż kilka godzin w ciągu jednego dnia. Albo jeszcze lepiej, najlepsze, tak jak są takie rady, że najlepiej iść na pierwszą randkę na basen, żeby poznać kobietę, wiesz, bez żadnych sztuczek, bez żadnego nakładania tapet i tak dalej, bo tam, chociaż wiadomo, że są takie niezmywalne, więc to nie działa, ale myślę, że takim dobrym testem może być na przykład jakiś wspólny wyjazd najpierw na weekend na jakąś, nie wiem, w górę czy nad morze, tak żeby się sprawdzić, zobaczyć, czy można z tą osobą wytrzymać więcej niż 24 godziny. Oczywiście. Jeżeli tak, to wtedy można próbować już na dłuższy termin. No.
Ja się zgadzam, tak. Trzeba zacząć po kolei, powolutku i to jest dobry pomysł. Bardzo dobry. Tak, wyjechać gdzieś razem na parę dni, zobaczyć jak się żyje tak na co dzień. No właśnie. No i to jest dobry początek, ale to i tak nie zastąpi mieszkania razem. No bo wiadomo, że to jest co innego wakacje i parę dni, a co innego nie wakacje i mieszkanie ze sobą. Więc no, się z jednej strony tak, pominąć. Ale z drugiej strony można poznać, jakie ta osoba ma pewne nawyki na co dzień, bo nie zawsze człowiek jest się w stanie na przykład od razu po przebudzeniu 24 godziny kontrolować z tym, co robi, albo może, nie wiem, czasami na wyjeździe zapomnieć sprzątać swoje skarpety. Też się tak może zdarzyć. Może. Zresztą chodzi mi o to, żeby nie pchać się, bo też jedna skrajność to jest taka, że dopiero po ślubie, po paru latach, a druga skrajność to jest taka, że od razu jak tylko się ktoś komuś spodoba, to już trzeba się wpychać do wspólnego mieszkania. Nie, to tak. Bo nie masz pewności, czy ta osoba, którą znasz, nie wiem, od tygodnia, no. W ogóle będzie w stanie z tą osobą wytrzymać dłużej niż kilka godzin, tak przebywając w takim systemie na przykład miesiąc. No dobra, a kiedy masz już pewność? No, bo to jest kwestia indywidualna. Czasami są osoby takie, że po prostu łapie się ten kontakt taki od razu, że jest wszystko pięknie, ładnie, idealnie, a czasami trzeba się po prostu do tego przekonać. No ja myślę, że nigdy nie będziesz pewny. No nigdy. Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że no najpierw musi być taki ten taki no okres, nie wiem, chodzenia mi się wydaje po prostu, że nie od razu, tylko trzeba chwilę pochodzić, najpierw poznać się tak dokładniej i dopiero wtedy można próbować. Bo tak od razu tak, wiesz, po poznaniu w klubie, taki scenariusz, że idziesz w piątek do klubu, wracasz z dziewczyną, tam wracacie razem do twojego mieszkania, no to wiesz co, zamieszkaj. No spoko, to tak trochę... No czemu nie? No według mnie nie, bo to jest mieszkanie wtedy jeszcze z obcą osobą, bo tak naprawdę... No tak, wtedy... no właśnie... Po to mieszkasz z obcą osobą, żeby przestała być obcą osobą, nie? No ale wydaje mi się, że właśnie w mieszkaniu z kimś najlepiej mieszkać z kimś, kto nie jest dla ciebie obcą osobą. Więc ale ona nie może przestać, no to nigdy się nie da wyjść z tego zaklętego kręgu, bo może ktoś przestać być obcą osobą tylko wtedy, jak z nim mieszkasz. Bo wcześniej to jest ciągle takie certolenie się ze sobą. To nie jest prawdziwe życie, tylko zawsze takie wakacje trochę. No tak, ale mi chodzi o to, żeby wiedzieć o tej osobie coś więcej niż na przykład, no nie wiem, jaki ma kolor włosów, jak ma na imię i jak duże no, są jej cycki. Czy... No dobra, no i co więcej? No nie wiem, czym się zajmuje, co robi, jakie ma plany, nie wiem, czy lubi koty, jak ma na imię jej mama, no takie rzeczy. No, to jak ci to pomoże w mieszkaniu z kimś, jak wiesz, jak ma na imię jej mama? Dobra, to czy inne pytanie, czy chciałbyś mieszkać z trzema dowolnymi osobami, które byś w tym momencie spotkał, wychodząc z mieszkania? No ja mieszkałem z pięcioma dowolnymi osobami. Bo mieszkałem w jednym, w takim domku w Warszawie właśnie przez ostatnie pół roku, więcej trochę. No, no że mieszkałem z jakimiś losowymi osobami, no nie? Ale to nie jest żaden skandal i problem. I czy z nimi chodziłeś? Byłeś razem? Nie. No, no właśnie, oto to jest ta różnica. No jaka różnica? No to właśnie... Z innego jest współlokator, z którym... niby dzielisz jedno wspólne mieszkanie, ale macie osobne przestrzenie, a co innego jest partner czy partnerka, z którymi już wtedy no, nie ma przestrzeni prywatnej. Masz! Tak naprawdę. Nie! Jak to nie ma? Dlaczego? Ja mieszkałem z kilkoma dziewczynami razem przez łącznie chyba 10 lat około i zawsze mieliśmy prywatne przestrzenie. I ja powiem więcej, to jest głupi pomysł mieć jeden pokój osobno? A to różnie już bywało. Niekoniecznie, ale mogliśmy zawsze spać osobno i to jest cała różnica, że jakbyśmy chcieli, to byśmy zawsze mogli mieć osobno i kiedy chcemy, możemy się zamknąć w swoim tam pokoju i to jest mądre. No, no to tak, to nie o tym mówię, tylko o tym, że w zasadzie jeżeli bierzesz, masz dziewczynę, która jest twoją partnerką, to raczej planujesz z nią
przebywać jak najczęściej i spać na przykład w jednym łóżku. No dobra, ale jaki to jest problem, żeby mieszkać od razu na przykład? Nawet po tygodniu, no, niech będzie. No i jaki to problem? W czym to szkodzi? No bo trzeba mieć pewność, czy chcesz z tą osobą ciągle się budzić w jednym łóżku. Nie musisz, bo powtarzam, możesz sobie tak mieszkać, żebyście mieli oddzielne pokoje zawsze. Jak chcecie, jak się pożrecie. To zostaniecie wtedy, przestaniecie być wtedy w parze, w związku, zostaniecie współlokatorami i już, i tyle. Czyli co, uważasz, że można od razu D-Day już mieszkać razem? No. Od dnia numer jeden? No, jak ktoś jest na tyle odważny i ryzykowny i ten. No, czyli nie widzę, nie mówię, że trzeba, ale nie widzę powodu, żeby nie mieszkać. No właśnie, aha. No w sumie, wiesz co, teraz musiałbym się zastanowić nad tym, bo jednak mi się wydaje, że coś w tym rozumowaniu jest nie tak, ale nie jestem w stanie sformułować w tym momencie jakiegoś no dobra, sensownego to argumentu. Tak, zadzwoń żeby, za chwilę i powiedz mi, o co jest nie tak. Dobra, jak coś wymyślę, to odzwonię. Dobra, na razie. Dobra, to dzięki. Cześć, to był Remol. A tak naprawdę ja tak może trochę was prowokuję, żeby usłyszeć jakąś odpowiedź w drugą stronę. No, ale to jest program, który ma dać do zastanowienia się, a nie dać od razu gotowe odpowiedzi. Dzwoni Szymon. Cześć, jeszcze raz. Cześć, tak mam pytanie, czy... jak to jest w ogóle w Biblii? Czy po prostu... Może w Biblii jest jakaś recepta? Już no nie szukam recept, ale czy... Dobre pytanie. I tu jest właśnie problem, bo w Biblii nie ma nic na ten temat. O, Szymon się rozłączył, niestety, ale dobra, pytanie zdążył zadać. Więc problem na tym polega, że dlaczego ta Biblia? No bo Biblia ma kupę dobrych zasad w ogóle. Jak ktoś nie wierzy w te wszystkie rzeczy, to niekoniecznie to jest dobry pomysł odrzucać doświadczenia ludzi, którzy przez 1500 lat zbierali, sprawdzali jak żyć po prostu, nie? I kierowali się jakimiś zasadami, które się przez 15 stuleci sprawdziły, więc to by było głupie po prostu zignorować Biblię, nie? Więc to jest dobre pytanie, już niezależnie od tego, czy chrześcijanin, czy nie chrześcijanin. Ale Biblia naprawdę serio nic nie mówi na temat tego, czy mieszkać razem, czy nie. Jedyne, co można tam znaleźć, to zdecydowany nakaz wyprowadzenia się od matki i ojca, jak się łączysz z żoną. No i tyle. I co dalej robić, to nie za bardzo wiadomo. Poza tym Biblia podchodzi bardzo praktycznie. Tam nie ma nigdzie powiedziane, że ślub ma być formalny, albo że to jest deklaracja, którą ci tam musisz oficjalnie złożyć przed księdzem, pastorem, rabinem, czy kimkolwiek więcej. Że to ma być jakaś uroczystość, też nie jest powiedziane. Biblia tylko zwraca uwagę na te fakty, że faktyczny mąż z faktyczną żoną są wtedy, jak już razem są. Już, nie? No i czy oni mają razem mieszkać, czy nie, o tym nie ma ani słowa. Nie ma powiedziane, że powinni się tam, nie wiem, widywać tak często, albo tak rzadko, albo żyć w jednym pokoju, albo w kilku. Nie ma, to już wszystko było kulturowe rzeczy i możemy sobie sprawdzać tylko co, jak to rozwiązywali ludzie w różnych kulturach. Ale sama Biblia to tego nie za bardzo znajdziecie. W Nowym Testamencie jest tam parę dodatkowych rad dla chrześcijan, tylko w sumie. Ale tam też nic nie ma specjalnie. Na przykład jest to, że tam można znaleźć, że jak już się ma żonę, to należy się bzykać ile wlezie z nią. Im lepiej tym, im więcej tym lepiej. Znaczy w sensie nie powstrzymywać się od tego, nie unikać. Tylko jedziesz, panie, od tego to jest. No, ale co to nam pomaga? Nic, też nie za bardzo. Nie mówi, czy od razu mieszkać, czy nie od razu mieszkać. No i żeby to bardziej skomplikować, to są jeszcze takie sytuacje trochę niejasne, na przykład na pograniczu są trochę, na przykład jest w Biblii tam sytuacja, kiedy jest człowiek, jest panienka i oni niby jeszcze nie są związani ze sobą w żaden tam sposób, ale się napatoczyli i potem się przebzykali i co wtedy? No i wtedy Biblia mówi, że to trzeba ją wziąć za żonę konkretnie, się związać porządnie i już ją sobie masz. I koniec, to jest twoja kara. Albo nagroda, zależy. No i mówię, takie sytuacje są, że to może być albo kara, albo nagroda, nie wiadomo. No chodzi o to, żeby zawsze było to ustalone, kto jest z kim. I na to tylko właściwie Biblia zwraca nacisk, żeby ten związek ustalony między mężczyzną a kobietą był trwały, jawny
i pewny, taki porządny, a nie, żeby nie był czymś, co się tam zmienia, na próbę coś tam robi tego. Ale mówimy tu o samym mieszkaniu teraz. Mieszkanie przed ślubem, czy ma sens, czy nie ma sensu. Przed ślubem, jakkolwiek tam już rozumiane. Albo mieszkanie wcześnie z kimś. No. Czy to ma sens, czy nie? Ja nie widzę przeciwwskazań w ogóle, bo i tak mieszkać gdzieś musisz. Jeżeli jesteś kimś zainteresowany towarzystwem kogoś drugiego, no to nawet jeżeli byś traktował tą osobę jak współlokatora, no to chyba lepszy taki współlokator niż jakikolwiek tam obcy, losowy, nie? Więc tym bardziej lepiej z kimś mieszkać. Są po prostu same plusy tego. Raz, że sprawy... Plusem jest to, że z kimś mieszkasz zamiast samemu, co daje już samo w sobie bardzo dużo plusów. Jak ktoś próbował mieszkać sam, to wie, ile kosztuje wynajęcie kawalerki, a o ile taniej jest mieszkać w kilka osób, nie? No, a po drugie, że jest możliwość dopiero wtedy poznawania się. Pamiętacie też, że my żyjemy w innych czasach niż tamci ludzie wtedy żyli, gdzie teraz my jesteśmy bardzo odseparowani od siebie. Kiedyś ludzie musieli żyć razem w grupach z konieczności, ale teraz jest zupełnie możliwe, żeby człowiek mieszkał jak w więzieniu w swoim mieszkaniu, nie wychodził nawet z domu, nawet do sklepu nie będzie musiał wychodzić, bo mu wszystko przywiozą. Możemy komunikować się z ludźmi przez elektronikę, nie? Przez komórę, przez Facebooki. Możemy oglądać sobie świat przez ekrany i jedynym sposobem, tak naprawdę, jaki teraz mamy, żeby w ogóle się poznawać konkretnie, nie? No to jest za sobą zamieszkać. Bo poza mieszkaniem nie za bardzo mamy okazję w ogóle do innych, bliższych kontaktów z innymi. No można jeszcze niektórzy chodzą razem do szkoły. No to wtedy trochę jest czasu wreszcie spędzanego razem. Okej. No ale jak nie ma ktoś tego luksusu? Zresztą w szkole też nie za dużo poznasz jeszcze. No ale coś tam, przynajmniej jakiś kontakt. Albo w pracy możesz kogoś poznać. No ale też coraz więcej prac nie wymaga w ogóle bycia razem ze sobą fizycznie. Ani robienia czegoś razem fizycznie. Nawet jak się jest w jednym pomieszczeniu. Więc mówię, nie za bardzo jest inna opcja, a jakoś poznać się trzeba. I to jest naprawdę durny pomysł, uważam, żeby się zacząć poznawać dopiero jak już się zaklepało wszystko na amen. Jak już jesteś tak związany z drugą osobą, że nie ma wyjścia. Już sobie wziąłeś mieszkanie na kredyt na 20 lat i wspólny samochód i w ogóle wszystko wspólne na długo, długo, długo. I macie już wspólnego psa i kota. I dopiero teraz macie się zacząć w ogóle poznawać? Czy wyście jesteście ryzykantami takimi, czy się tak pogłupieli naprawdę, że wyobraźni nie macie, żeby aż tak ryzykować? Więc trzeba zacząć poznawać jakoś, a jak inaczej? Ja nie widzę po prostu innego sposobu, żeby się poznawać porządnie. A to trzeba się jednak trochę porządniej poznać. No. Mag Maciek se zażartował, a to nie poznajesz na randkach? Od tego nie są randki. Nie Mag Maciek, randki są, to jest odpowiednik... ja wiem, chodzenia po sklepach może. Na randkach to ty nie masz się poznać drugiej osoby, tylko masz sprzedać siebie. To przychodzą do siebie dwie osoby i robią za akwizytorów. Ja sprzedaję siebie, ty mi sprzedajesz siebie i to są takie reklama wzajemna to jest, a nie naprawdę poznawanie się na randkach. Na randkach się poznać. Na randkach to się można... Nie ma chyba nic bardziej mylącego niż randki. Randki w ogóle. Dajże spokój. Randki. Nie, w życiu. Ludzie, unikajcie randek. Idźcie z kimś w jakąś normalne sytuację. Najpierw ja uważam iść się z kimś nachlać, bo in vino veritas i jak człowiek sobie tam coś wypije, to wychodzi z niego to, kim jest naprawdę. No. To jak kiedyś był taki system. Kiedyś tak robili właśnie ludzie. Może to jest trochę przesada, ale coś w tym jest. No, coś tam w tym jest, się zdaje. Ale randki? Nie. Panie, nie wygłupiaj się. Nie, nie randki. Wolne? Zajęte. Zajęty, ale wolny. Prowadzi Martin Lechowicz. No i tutaj jeszcze wyjście na piwo się pojawiło. Wyjście na piwo już bardziej, wyjście na piwo... ale pamiętaj, że to będzie dalej wyjście na piwo. Nie poznasz drugiej osoby, jaka jest, tylko poznasz drugą osobę w czasie wolnym. Ale czas wolny to jest taki czas obok prawdziwego życia. Choć sęk w tym, żeby poznać człowieka w jego życiu, nie?
Tak mi się tu zdaje, no, no tak powinno być. Mawigator, cześć. Cześć. No jak pozwolę się nie zgodzić, że w Biblii do końca tego nie ma? A co jest na przykład? Ślub Rebeki i Izaaka polegał na tym, że Izaak przyjął ją do namiotu. Tak. Dobrze pamiętam. Jak nam to pomaga? To fakt, chyba niewiele. Aczkolwiek jest to najprostsza definicja małżeństwa. W ich przypadku tak. Tak było. I w tamtej kulturze tak było. No. I w tamtych czasach tak było, ale dzisiaj niespecjalnie. Coś nam to pomoże. Aczkolwiek jest to pewien wyznacznik, moim zdaniem. Ja nie widzę tutaj, czy to, żeby to się dało tak uogólnić na wszystkie kultury i czasy. No, no byłoby to fajne, bo proste. Tak. Znaczy, patrząc na naszą kulturę, to może tak wyglądać, że jak? Wspólne zamieszkanie może być takim wyznacznikiem małżeństwa, no, być może dzisiaj bardziej rzeczywiście wstępu do małżeństwa. Nie wiem, czy w ogóle może być, bo po pierwsze, mieszkanie ze sobą wcale niekoniecznie oznacza, że musisz się bzykać, to są dwie różne rzeczy, a po drugie, teraz nie ma już tak, znaczy współczesne mieszkania to nie można tak porównać do namiotu, że to jest całe moje, tylko moje, mogę robić co chcę, no co na przykład z wynajmowaniem mieszkania, że kogoś zaproszę, dziewczynę do mojego wynajętego mieszkania, to wziąłem ją za żonę, czy ona jest żoną tego właściciela mieszkania? Czy nie, poruszając się w pewnym kontekście, że to jest nie wiem, to ta osoba, którą kochasz, z którą chcesz być. Tak. Nie mówię o mieszkaniu w akademiku. No a właśnie, jak mieszkasz w akademiku. To zabiera poligamia, tak prawdę mówiąc. A... Bo dzisiaj to nie za bardzo da się tak prosto to określić. Bo wtedy to jak chciałeś mieszkać, miałeś swój namiot i święty spokój, a teraz to możesz sobie wynajmować sam, wynajmować z kimś, wynajmować cały dom, wynajmować tylko mieszkanie, wynajmać pół pokoju. Najróżniejsze rzeczy są, no i co? No, więc nie za bardzo wiadomo, do czego miałbym zaprosić tą dziewczynę, żeby była wtedy moją żoną od tego momentu. A w ogóle może być na przykład żona, myślisz, którą nie mam dokąd zaprosić? To ona nie jest żoną? No. Może być. No właśnie. No to niestety Izaak mi nic nie pomoże. Nikt nie powiedział, że to jest jedyna definicja małżeństwa. A, no właśnie. Ale moim zdaniem ona jest prostszy. Ona by była fajna, tak, bo jest prostota w niej mi by się podobało. I jest to dosyć praktyczne rzeczywiście, nie? No bo właśnie o to chodzi, żeby razem mieszkać, razem żyć, więc to takie razem jesteśmy w namiocie i spoko. No. Przynajmniej tak zewnętrznie patrząc, tak? No bo samo małżeństwo to tak chyba w sumie od myśli bardziej, tak? Że dwie osoby po prostu zechcą. Ale to nie jest widoczne na zewnątrz. No, ale na przykład takie pytanie jeszcze jest. A gdyby on wziął ją do namiotu i z nią mieszkał, zanim się z nią związał. Czy to by było możliwe, czy nie? Jako współlokatorzy. Żona mi podpowiada, że musiałby mieć duży namiot. No, chyba tak. Pewnie taką zasłonę. No, pewnie tak. Ale no, niby dałoby się teoretycznie też tak zrobić. No, tak na pewno. No, sądzę, że... No. Tamte ludy raczej też słynęły z gościnności, tak? No, dokładnie. Na pustyni. Oczywiście, że tak. Inaczej się nie dało. Remol pyta, to jak mieszka się z mamą, to mama jest żoną? Nie wchodźmy w to. Kończmy to. Kończmy to już. To idzie w złe strony, ta rozmowa. Dobra. Mogę mieć inną stronę? Co? Cześć, Ania. Cześć. Cześć, Ania. Ja mam inną sprawę. Jak najbardziej mieszkać razem, no. Ale jak zamieszkać razem szybko po, niedługo po, no bo poznajemy się na samym początku, wiadomo. No tak, tak. A określić sobie z góry, przynajmniej moim zdaniem jest to logiczne, okres ewaluacji, jakkolwiek to kretyńsko brzmi w tym kontekście, czyli po, powiedzmy, pół roku, siadamy oboje na dupie i oceniamy, czy
przeprowadzamy rozmowę, czy to jest rzeczywiście to, o co nam chodziło i czy spełniamy swoje wszystkie oczekiwania, bo czasami ludzie są razem, denerwują się na siebie, przepraszam. No. Coś ich strasznie irytuje w życiu codziennym, ale nie rozmawiają na ten temat, a to jest bardzo ważne. To ja się zgadzam i to jest bardzo dobry pomysł i to w ogóle nie tylko raz, ale co jakiś czas przeprowadzać tą ewaluację. Tak. Oczywiście i po ślubie również. Tak jest. Siadać po jakimś czasie, przeanalizować ten ostatni czas i zadać sobie pytania, czy było tak, jak chcieliśmy, żeby było, czy inaczej. Dokładnie. No. I generalnie gadać, bo bez tego jest... Lipa. Nie ma nic, no. Dokładnie. Same problemy potem. No, to dzięki. Dobry pomysł. Dzięki. Na razie. Na razie. No to macie przegląd tego, co robić i różne koncepcje były. I na tym skończymy dzisiaj, bo ja już mam dość tych świateł, co mi świecą tutaj w oczy. I chciałem powiedzieć tak, to są moje włosy prawdziwe. Czego się ktoś czepiał na czacie moich włosów? Nie dokleiłem programem, tylko one jakoś tak idiotycznie dzisiaj sterczą, bo moje włosy, ja jestem z nimi w związku właśnie. I one żyją własnym życiem. One powinny mieć właściwie swój własny pokój, bo one są zupełnie niezależne ode mnie. I one, co się rano obudzę, to one inaczej stoją, raz leżą, raz... Nigdy nie wiem, co będzie z nimi. No, tak jest po prostu. To jest oddzielny byt. Jakiś... Ja się boję trochę nawet zbadać. Może się okazać, że mam inne DNA niż reszta mnie nawet. Może to jest... UFO, kosmici, czy coś. To było dobre podsumowanie. Ewaluacja to jest bardzo dobry pomysł. Rozmawiać trzeba. Mieszkać uważam, że im wcześniej, tym lepiej, bo się zwyczajnie poznasz drugą osobę. Dopiero wtedy, jak mieszkasz. Dopiero wtedy. Wcześniej ci się wydawało. No. Ale jak ktoś ma inne zdanie, niech pisze, komentuje, reszta w komentarzach. Na stronie odwyk.com jest ta audycja, albo na stronie enklawa.net, a na YouTube nie ma, bo ja ją wyrzucam z YouTube, bo nie chcę tam, żeby była, bo to moja audycja, będzie u mnie na stronie. O. I poza tym jest nagrana w wyższej rozdzielczości, jest ładniejsza i trawka lepiej tutaj lata. O, rękę mi ucięło. O, tak. No, jak dobrze to wygląda, to audycje będą z wideo, bo w sumie to nie widzę, żeby była duża różnica. Poza tym można przeczytać, co ludzie na czacie pisali, także to są jakieś plusy. Muszę jakąś coś z głową zrobić i też będzie fajnie, albo coś tutaj dam do pokazywania. Co tydzień audycja Zajęty, ale wolne jest w czwartki od 21, aż nam się skończą tematy, albo się zmęczę, albo już nie będzie sensu gadać. No, następne tematy będą ciekawsze. Takie bardziej ostre już. Ostre. Jakieś będą. Dzięki, żeście słuchali, dzięki, że piszecie, dzięki za czat, w ogóle za wszystko dzięki. Dzięki wszystkim sponsorom, którzy na Patronite sponsorują Odwyk. Dzięki wam mogłem nadawać tą audycję z wideo, bo bez was bym nie mógł kupić tego programu do nadawania, a akurat bez niego to lipa już całkiem. Więc dziękuję bardzo. Będę robić dalej swoje i będziemy gadać. Gadać, żeby życie było lepsze, żeby nam było fajniej po prostu. No i żeby też nie zapomnieć, jak się gada między sobą, bo na takie tematy to nie znajdziecie dużo programów, gdzie sobie można po prostu pogadać jak człowiek, tylko będą ciągle kazania, i wykłady, i eksperci, i kazania. A tak, żeby pogadać, kurde, to powinno być na porządku dziennym, nie? Takie gadanie z człowiek do człowieka, ale to nie idzie tego znaleźć teraz. Że ostatnio spotykałem z jakimiś ludźmi i ja widzę, jakim problemem jest w ogóle rozmawiać szczerze na jakieś ważne tematy. No mało kto chce rozmawiać. Imprezy teraz polegają na tym, że się YouTube puści albo się, nie wiem, pije i słucha, albo gapi w komórkę, albo jakieś takie rzeczy. No, po prostu coś strasznego się dzieje z ludźmi i że ludzie przestali ze sobą rozmawiać, chociaż bardzo chcą, tylko nie umieją albo się boją. Dobra, tyle na ten temat. Do za tydzień. Mówił Martin Lewicz. Pa! Razem czy oddzielnie? Ratować czy odejść? Czekać czy nie czekać? Wszystko o związkach w programie Zajęty, ale wolny. Na www.odwyk.com. Prowadzi Martin Lechowicz.